Piosenka jest o miłości, nosi tytuł Chcę tam z tobą być. Jest trzecim singlem z płyty, którą nagrywam. Płyta ukaże się jeszcze w tym roku. No i tą piosenkę właśnie zaśpiewam na preselekcjach Eurowizji. Ja nie ukrywam, że nie jestem fanką konkursów. Jakoś nigdy nie miałam szczęścia tak naprawdę w konkursach. Tutaj tak co roku i 2 lata temu i rok temu fani pisali do mnie przede wszystkim na Facebooku, dlaczego się nie zgłaszam, że powinnam się zgłosić. I w tym roku padła taka luźna propozycja ze strony wytwórni płytowej Universal Music i mojego managementu. No i tak jakoś przystałam na to. Powiem szczerze, że w ogóle nie liczyłam, że się w tej 10 znajdę. I tak zgłosiłam się, bo pomyślałam sobie, no dobrze, zgłoszę się, ale i tak w tej 10 mnie nie będzie. A tutaj się stało tak, że jestem. Rzeczą, która tak naprawdę, na której chciałabym się skupić, to jest to, żeby jak najlepiej zaśpiewać, jak najlepiej wystąpić, no bo tylko to jest zależne ode mnie. Jeżeli chodzi o resztę rzeczy, to jestem zdana na fanów i na publiczność. Myśmy teledysk skręcili w sierpniu do tej piosenki, ale ponieważ te wszystkie takie, jak ja to nazywam, sprawy związane z papierologią w wytwórni trwały dosyć długo i one nie są zależne od nas, to ta piosenka ujrzała światło dzienne dopiero niedawno. I udało nam się w bardzo krótkim czasie zrobić ponad 1 000 000 wyświetleń na YouTubie. No i to też tak naprawdę bez wsparcia wielkich rozgłośni radiowych i bez wsparcia nikogo poza fanami i poza publicznością. Jestem bardzo wdzięczna. Jestem teraz tak naprawdę zdana na fanów i na ludzi, na publiczność. No i zobaczymy, jak będzie. Nie wiem, nie chcę gdybać, nie chcę zakładać, co będzie, jak będzie i tak dalej. Ja chcę się skupić, żeby jak najlepiej wystąpić i zaśpiewać, a potem zobaczymy. Życzcie mi wszystkiego dobrego i powodzenia.